Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony, witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Jestem po raz kolejny na działkach RODO, ale tym razem pokażę Wam trochę inne rozwiązanie, bo Przemek, mój serdeczny kolega ze Szczecina, u którego jestem, zdecydował się na złożenie troszeczkę innego zestawu niż Mikołaj. Mikołaj patrzył tak w miarę budżetowo, żeby to było, natomiast Przemek chciał mieć efekt dużego banku energii, urządzenia, które będzie uniwersalne, że nie trzeba będzie mieć osobno przetwornicy, osobno regulatora i tak dalej. Przemek mnie trochę zaskoczył, ja tak nie do końca wierzyłem w ten jego pomysł od samego początku, bo raz, że krzywo zamówił panele, zamówił dwa większe, jeden mniejszy, dwie 480, jedną 430, potem mi zaczął opowiadać, że będzie to łączył osobno do MPP-tów i one będą potem zrównoleglone w urządzeniu, zaraz to wszystko zobaczycie. Poznajcie Przemka. Cześć Przemku. Cześć Robercie. Dzięki za zaproszenie. Słuchajcie, Przemek jako jedna z niewielu osób od samego początku podszedł bardzo poważnie do tego, co robi i wkopałeś szpilkę uziemiającą. Na jaką głębokość ją wkopałeś? Na 3 metry, ale dobór długości szpilki, ilości szpilek, łączenia szpilek ze sobą jest istotny od gruntu. Przez to, że jesteśmy na śródorzu, można powiedzieć, z każdej strony też jest woda i grunt jest dosyć chłonny i ma dosyć parametr wilgotny wysoki. Więc przez to wiemy, że będzie bardzo podatny na oddawanie ładunku, dlatego 3 metry nam wystarcza. Zrobiliśmy pomiary jakby projektowe pod kątem, że to powinno wystarczyć. I teraz chcemy potwierdzić to za pomocą miernika, że parametr jest poniżej 10 ohmów według normy polskiej. Czemu tutaj podłączałeś dodatkowe przewody? Jeden na 3 metrach, a drugi aż na 12. Do czego to służy? To służy, jest jedna sonda napięciowa, a jedna sonda prądowa i dopiero użycie trzech sond będzie pomiar zgodny z normą i spowoduje, że wynik jest jakby miarodajny. Odpalaj! I teraz jak mamy wszystko ustawione, klikamy test i będzie pomiar 4,78. Czyli dwa dni temu mierzyłem pomiar pierwotny, było 4,90. Teraz mieliśmy wczoraj burzę, jeszcze bardziej wilgotna gleba i jesteśmy jeszcze poniżej 4,90, czyli mamy 5 nawet z współczynnikiem. Jakbyśmy to przeliczyli, to dalej byśmy mieli 7, powiedzmy, dalej byśmy mieli 10, więc wszystko jest zgodnie z normami i jesteśmy bezpieczni. Przemek, i chronimy się po prostu. Pierwsze uziemienie mamy rozwiązane, masz przepuszczone tutaj w tym peszelku ładnie, tak. I to jest pociągnięte do regulatora solarnego. Tak, do regulatora. Jeszcze używajmy słowa regulator. Zanim wejdziemy do środka, Przemek, to widzę dwa panele z tej strony i widzę, że po tamtej stronie też był panel. Jakie? Panele są po stronie północnej niestety, ale pod kątem analizy naszego uzysku i pojemności baterii to nie będzie za bardzo wpływało, szczególnie na ten. Ze względu na to, że są bardzo wysokie drzewa z drugiej strony i musieliśmy po prostu ci zamontować, a nie chciałem iść straszną DC, która jest niebezpieczna. No i też przekować półdziałki, żeby tylko uzyskać jakiś wschód-zachód, czy wystawić konstrukcję gruntową. Dlatego po prostu skorzystałem z tego, co mam. Dwa panele większe na północy, czyli dwa razy 480 watów, czyli liczy się capacity, liczy się moc instalacji, a nie liczy się tylko uzysk, gdyż nie oddaje tego do sieci, więc dla mnie ma być produkcja pod kątem tego, co potrzebuję. A południe jest najlepszy uzysk i tak dalej, najlepsze parametry, jakie możemy osiągnąć, tylko że drzewa są wysokie, więc tam jest jeden panel, który będzie w pewnych godzinach latem nam od rana pracował, a północ będzie doładował baterię wtedy, kiedy już na działce jesteśmy i będzie jakby doładowanie tego, co zużywamy. Wszystko połączyliśmy razem ze sobą, bo założyliśmy, że każdy element dachu plus element konstrukcyjny, czyli konstrukcja montażowa, jest ze sobą zespolona, czyli przewodzi i wtedy automatycznie wystarczy uziemić się w ostatnim punkcie paneli, połączyć je między stronami jeszcze ze sobą i zejść jednym kablem uziemiającym do urządzenia, a potem do szpilki i wtedy mamy zabezpieczenie całości naszej instalacji. Przemek zdecydował się na Easy Solara, 24 V, jeżeli chodzi o bank energii, czyli z takim bankiem może pracować. 1600 W to jest moc, z jaką może pracować ogólnie to urządzenie. Obiecaliśmy, że pokażemy, co jest w środku, dlatego większość śrubek jest poodkręcanych. Tak. Proszę odkręć to i zdejmij panel, bo wielu z Was się zaskoczy. Zobaczcie, to jest urządzenie, które nazywa się Easy Solar i ono tak, w środku zawiera bardzo dobrze znane, gotowe rozwiązanie z Victrona, czyli regulator solarny MPPT, Maximum Power Point Tracking, poszukujące najlepszej mocy generowanej aktualnie z paneli. Może Przemek maksymalnie podpiąć 100 V w panelach i to urządzenie akurat maksymalnie jest w stanie generować około 50 A. Są trzy wejścia do MPPT-a. I Przemek, czy ty każdy panel puściłeś do osobnego wejścia? Tak. Dobrze, kojarzysz pana Kirchhoffa? Każdy kojarzy pana. Każdy kojarzy. Czy te połączenia są zrównoleglone? No tak, co on zrobił producent, można powiedzieć. Zobaczcie,
Chcemy czy nie chcemy, jesteśmy do tego zmuszeni. Wszystkie podłączone panele wchodzą sobie przez osobne złącze, czyli nie ma Przemek jakiejś tam konieczności ich łączenia w szereg czy coś, tylko każdy pociągnął sobie osobno i później wchodzi to do regulatora po stronie PV-ki, czyli mamy to podłączone w tym miejscu. Mamy tych kabelków naliczonych, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, zgadza się, wszystko jest podłączone. No i później mamy wyjście na baterię, tutaj mamy po tej stronie. I teraz tak, Przemek, no jest tutaj mnóstwo tych przełączników, które są do czego? To jest w ogóle połączenie tego, co nam produkuje, czyli dzięki temu załączamy w ogóle na odbiory naszą energię z dachu. Potem mamy różnicówkę. I zabezpieczenie nasze po stronie AC, jeżeli będą tu odbiory, tu mamy cztery odbiory. Pierwszy to jest AC in, czyli wymaga źródła energii innego niż PV-ka, czyli musimy mieć albo generator energii, czyli agregat prądotwórczy, dieslowy, czy co tam mamy, albo możemy się podpiąć do sieci, czyli to urządzenie za pomocą jednej budy standardowego, fajnego MPPT-a daje nam też rozdzielnicę AC, a daje nam też całą optoelektronikę, daje nam po prostu. Kupując takie urządzenie, jeżeli chcemy mieć proste rozwiązanie, nie potrzebujemy 3 faz, nie potrzebujemy Geeksa, nie potrzebujemy się z tym łączyć jakoś zdalnie, tylko lokalnie patrzeć pod sam Smart Solar, to daje nam po prostu taką piękną sprawę, że przychodzi nam decek, odchodzi nam acek, uziemiamy to, bateria, koniec roboty. Wszystko jest w środku. Przepiękny transformator. Jak dobrze rozumiem, to jest jedna wielka przetwornica. Tak. Plus elektronika, która ogólnie steruje tak, urządzeniem. Tak, tak. Tu mamy też parametry do ustawiania po prostu urządzenia za pomocą switchy na płycie. Deep switch, tak zwany. Tak, to jest tam fajnie opisane w całej naszej pięknej instrukcji obsługi, do czego one służą. Tam jest podział, że 1-2 służy do parametru ustawienia, czy korzystamy z używania switcha, który jest na górze do operowania, czy działa inwerter, czy działa tylko ładowarka, czy jest alarm, w ogóle czy urządzenie jest włączone. A możemy też użyć taki jakby fajny ekranik, możemy dołączyć, to jest chyba używany popularnie na startach i na jakichś ogólnie samochodach. Tutaj to jest w ogóle niepotrzebne, ale jest taka możliwość i wtedy zmiana tych parametrów, można zmienić częstotliwość sieci, no po prostu instrukcja obsługi, analiza, ustawienie pod kątem siebie, ale to podstawowe jest chyba dosyć wystarczające i też samego Smart Solara możemy podpiąć na VE Direct i też ustawić im bardzo dużo rzeczy, których nie możemy ustawić w Victron Connect. Victron Connect pozwala na jakieś tam małe detale. Tu też z ręki możemy zmienić parametr rodzaju baterii, którą ładujemy i wtedy on zmienia swój jakby program ładowania dopasowany do baterii. Właśnie użyłeś przepięknego słowa, czyli czegoś, co się nazywa bateria. Słuchajcie, Przemek tu oczywiście będzie to zabudowywał, to jest jeszcze projekt niezakończony. Zdecydowaliśmy się na ten typ zabudowy. I zobaczcie, w środku mamy 8 ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych, 280 amperogodzin pojemności, czyli 0,2, BMS JK-a, który to wszystko obsługuje. Mamy tutaj zabezpieczenie takie, że można rozłączyć tą baterię i nic się nie wydarzy. Na co ci aż tyle prądu? Po prostu wolę mieć podejście, zrobić raz to dobrze. Czyli nie chciałem najpierw kupię za jakieś pieniądze, bo nie wiem, 1002, nawet nie wiem, bo to jest twoja dziedzina pod kątem finansów, tobie ufam w tej dziedzinie, więc logiczne było, żeby pójść do ciebie i powiedzieć: Robert, co uważasz, jak to będzie wyglądało po stronie off-gridowej, gdyż ja jestem z innego świata. No i powiedziałeś mi, jakie są możliwości, co możemy zrobić. I chciałem mieć od razu jakby najwyższą półkę, jeżeli chodzi o technologię użytą. Bo dla mnie zabranie tego do domu na zimę, kiedy będą temperatury poniżej zera, które spowodują szybkie tracenie żywotności tego pięknego banku, nie jest żadnym problemem, a chcę mieć niezawodność, chcę mieć długą żywotność, bardzo długą żywotność i chcę być przygotowany na wszystko. Czy zrobię tutaj imprezę na 30 osób z grillem, nie wiem, spotkanie z jakimiś namiotami na 1-2 dni, czy chciałbym podłączyć pompę jakąś do wody, żeby zelektryfikować pompę, czy tą studnię gominową, nie wiem. Wszystko po prostu się może zdarzyć, raz, a dobrze, na lata, zapomnieć, działać i tyle. Analizować tylko, czy wszystko się zgadza, czy coś się przypadkiem nie stało z instalacją, czy czysty serwis i to tyle. Tak wygląda aplikacja od Victrona, ładnie to widać. Przemku, włącz tak. Najpierw włączamy baterię, bateria już mamy włączona i teraz odpalamy Victrona. No i zaraz zobaczymy, z jaką mocą zaczynają pracować panele. Patrz jak pięknie. 30. 900 watów. Ale mamy już godzinę, że pewnie pracuje mi głównie strona północna. Jest. Która ma jeden. Znaczy pracują powiedzmy, że obie, ale
północ, jak ma, jeżeli jest kąt na północ o pewnej godzinie, to północ też robi robotę. Tak, ona tak. W skali roku nie robi, głównie nie robi... 911 W, widzicie? I teraz tak, w górnej części widzicie tutaj, co się dzieje po stronie solara, czyli tam napięcie płynące z solarów to jest coś w okolicach 30 V i prąd ma natężenie w okolicach 30 A. A teraz zobaczcie, po stronie akumulatora mamy napięcie 27,19 V, 33 ampery po stronie akumulatora. No ponad 33 ampery są ładowane w kierunku akumulatora. Teraz odpalmy aplikację związaną z BMS-em JK'a. Dobrze, że Przemek mi podpowiedział, bo ja zawsze z tym słonikiem się mylę. Jedna aplikacja z chińskimi znaczkami. Tak. Dobrze, i teraz zobaczcie, co się dzieje po stronie akumulatora. Napięcie na akumulatorze to jest 27 V, prąd płynący do niego w okolicach 30 A. Remain battery, czyli pozostała akumulatora 71% zakreślona wartość. W postprodukcji bardzo ładnie da się to pozakreślać. No i potem widać nam, jakie są napięcia na poszczególnych ogniwach. Ja Tobie ustawiłem, że zaczną się balansować w trakcie ładowania, jak będzie 3,45, żeby dobrze wykorzystać te 2 ampery. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się udało nam tutaj osiągnąć. Przemek, zamykamy to, żeby nie kusić tutaj, że przez przypadek dotkniemy. Bardzo Ci dziękuję za możliwość porozmawiania. To jest zupełnie inne podejście niż miał Mikołaj, którego widzieliście w jednym z poprzednich odcinków. Przemek to jest osoba, która mega profesjonalnie podchodzi do wszystkiego, co robi, do wszystkiego, za co się zabiera. I to jest osoba, która na wydatki patrzy w funkcji czasu. Czyli jest w stanie wydać więcej, jeżeli w relatywnym okresie czasu, który bierze pod uwagę, będzie to tak naprawdę wydatek dużo tańszy. Bo nie oszukujmy się, czy to akumulatory AGM, czy akumulatory z płynnym elektrolitem do głębokich rozładowań, na przełomie na przykład 5 lat zdecydowanie przegrają z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym. Tak naprawdę no, baterie, które się zasiarczają, nie mają żadnych większych szans, żeby wygrać z baterią litową, której tak naprawdę destrukcja chemii, która znajduje się w środku, spowoduje, że ten akumulator dopiero za 12 lat przestanie być akumulatorem funkcjonalnym, jeżeli o niego dobrze zadba. Tu będzie podłączona lodówka, dużo świateł, dużo odbiorników. Przemek też pracuje wspólnie z żoną zdalnie, czyli zakładam, że w tych takich okresach ciepłych będą sobie mogli tutaj na działce spędzać miło czas. Ich psina będzie mogła sobie tutaj swobodnie pobiegać po działce. I to na tyle. A Ty, jeżeli masz jakiś ciekawy off-grid u siebie, który mógłby czymś zaskoczyć, daj znać. Mam GoPro, mieści mi się w kieszeni. Chętnie przyjadę i pokażę. Lajkujemy, subskrybujemy i do zobaczenia w Szczecinie. Gryfińska 106 to jest to miejsce, w którym Was serdecznie witam i zapraszam. Cześć!